Nie nadałam żadnego tytułu mojego głoszenia. Postanowiłam, że będzie głoszenie bez tytułu, a tytuł nadamy, jak skończę głosić. Kochani, więc pierwsza Mojżeszowa 1, 26, 28. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I pobłogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. Kochani, to jest pierwszy nakaz, który został dany przez Boga człowiekowi. Aby się rozradzać, aby się rozmnażać, aby napełniać ziemię sobą i czynić ziemię sobie poddaną. Czyli tak naprawdę, żebyśmy to zrozumieli, miejcie wpływ na to, co się dzieje w was i na to, co się dzieje wokół was. Czyli ten, jak gdyby ta informacja w ogóle od Boga, panujcie, można ją sobie rozłożyć w ogóle na czynniki pierwsze. Rozmnażaj się. W innym przekładzie to słowo rozmnażaj mówi owocuj. Owocuj. Wydawaj owoc ze swojego życia. Pomnażaj to, co jest w tobie. I to jest pierwsza Boża dyrektywa do człowieka, która tak naprawdę absolutnie nie została odwołana. Czyli panuj, miej wpływ i zarządzaj rzeczami wokół siebie. I prawda jest taka, że ludzie nie chcą zrozumieć takiej banalnej rzeczy i mówią coś takiego. Ten na przykład działa, bo ma ekspresyjną w ogóle osobowość. Ten działa, bo ma taką osobowość. Ale to nie jest prawda. Ludzie, ci, którzy działają, działają dlatego, że zrozumieli tę zasadę, że to, co mają, to pomnażają. To, co mają, to rozradzają. Że w ogóle zarządzają tym, co jest wewnątrz nich i tym, co jest wokół nich. Często, gęsto, wiecie, jak gdyby szukamy wymówki sami dla siebie. Nie działam. Nie działa ten, kto nie chce tak naprawdę działać. I teraz wracając do tego, że powiedzmy, widzisz jakąś osobę, która jest osobą ekspansywną i mówisz, o, on to tak działa. On tak działa, bo on ma taką osobowość. Nie. A ja chcę powiedzieć zupełnie inaczej. On działa, bo życie Boże się z niego wylewa. Bo życie Boże się z niego wylewa. Z obfitości serca mówią usta. Każdy z nas coś rodzi. Nie ma w ogóle, nie ma wśród nas osoby, która czegoś nie pomnaża, czegoś nie rozmnaża i nie owocuje. Wszyscy to robimy. Wszyscy to robimy. Tylko pytanie, co rozmnażamy, co pomnażamy i jaki owoc wydajemy. Tak jak kiedyś Michał powiedział, nie ma osoby, która nie rośnie. Po prostu jeden rośnie prosto, a drugi rośnie krzywo. I tak samo jest z tą zasadą. Każdy z nas pomnaża, każdy z nas rozmnaża. Wszyscy to robimy, tylko pytanie, co i w jaki sposób. Bóg uwolnił siłę w stworzenie i nie ma takiego nowego stworzenia, w którego ta siła nie została uwolniona. Masz siłę. Wierzysz w to, że masz siłę? Masz siłę do tego, aby pomnożyć. Masz siłę do tego, żeby rozmnożyć. Masz siłę do tego, aby owocować. Nie ma tutaj pośród nas ani jednej takiej osoby, która tej siły nie ma. I wiecie, to, że Bóg uwolnił siłę w stworzenie, to nie jest takie jakieś, wiecie, jak gdyby hasło takie jak za czasów komuny, nie? Że pierwsza reforma, druga reforma i brak siły sprawczej. Jesteś pobłogosławiony przez Boga, wierzysz w to? Jesteś pobłogosławiony przez Boga.
Boże błogosławieństwo jest uwolnione i możemy owocować, pomnażać, panować i rozmnażać. Wiecie, kiedy ja się w ogóle nad tym zastanawiam, często nad moją w ogóle relacją w ogóle z Bogiem, to ja nigdy nie szukałam fajerwerków. Tak zwanego, bo często jest tak, że ludzie, że to nowożytne chrześcijaństwo dzisiaj czeka na te coś takie, co się wydarzy. Nagle coś przyjdzie, właśnie nagle coś pofrunie, nagle coś mnie poderwie, nagle mnie coś podnieci, nagle ktoś mnie podrzuci, nagle coś tam się wydarzy i tak dalej. Moje życie z Bogiem od mojego nowego narodzenia wyglądało tak, że to, co zrozumiałam, to wprowadzałam do swojego życia, to pomnażałam, to rozradzałam, taki owoc wydawałam. I raz na jakiś czas, kiedy na mojej drodze spotykałam Bożego urzędnika, to mogłam coś od niego przyjąć. I potem znowu żyłam tak zwanym normalnym, banalnym życiem. Normalnym, codziennym życiem. Nie szukając w nim nie wiadomo jakich w ogóle fajerwerków. Bo często właśnie jest tak, że my, ta codzienność jest dla nas taka przygniatająca, taka w ogóle trudna, tak nie umiemy się odnieść w tych podstawowych w ogóle rzeczach z Bogiem właśnie, o to, co opadał Adam, zamoczył sobie w ogóle nogi, czyli co, jakby przeżywał Boga na co dzień. Tym się trzeba cieszyć, tu trzeba się umacniać, tu trzeba się gruntować. A potem raz na jakiś czas, jak spotkasz w ogóle kogoś w swoim życiu, to on będzie dopiero miał możliwość złożyć na tobie lub w tobie duchowy ciężar, a ty będziesz w stanie go przyjąć. Inaczej nic nie przyjmiesz, wszystko przez ciebie przeleci. To, że Tomek przyjął ode mnie namaszczenie do ewangelizowania, mówisz, ewangelizowałeś krótko. Ja ewangelizuję długo. Gadam po półtorej godziny. Sama rozpoczynam i sama kończę. Mogę sama w ogóle to robić. Dlaczego on to ode mnie przyjął? Świadczy o tym, że zrobił, że zbudował w swoim życiu jakąś strukturę. Załóżmy, że jest studnią i w ogóle zabetonował dno. Postawił pierwsze piętro. Postawił drugie piętro. Położyłam na niego ręce i wziął namaszczenie, na przykład do ewangelizowania. Wiecie, bo to się inaczej nie wydarzy. Jeśli nic nie będziemy robić na co dzień, to spotkanie z urzędnikiem to jest nic. To jest po prostu, to przez ciebie przeleci jak przez durszlak. Tam się po prostu nic nie wydarzy. Czyli Boże błogosławieństwo jest uwolnione i możemy owocować, pomnażać, panować i rozradzać się. List do Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nic tutaj się tak naprawdę nie zmienia. Jakby cały czas słyszymy informację, że Bóg uwolnił błogosławieństwo. Prawda jest taka, że my się musimy z tym oswoić, że w ogóle wszystko jest nam dane. W ogóle narodziłeś się na nowo, przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i informacja Boga do ciebie. Błogosławię cię. Błogosławię cię, to w ogóle on uwolnił siłę w ogóle w ciebie. A więc Chrystus uwolnił wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, żebyś mógł zrealizować pierwszy mandat, o którym mówiliśmy, czyli panowanie, rozmnażanie, owocowanie. I to, że to życie Boże zacznie się przez ciebie wylewać. Twoje i moje nowe narodzenie jest tak naprawdę manifestem, wiecie czego? Czyjegoś owocowania. Nasze nowe narodzenie jest manifestem czyjegoś owocowania. Moje nowe narodzenie jest manifestem owocowania Artura. Artura nowe narodzenie jest manifestem zaowocowania wolnych chrześcijan, którzy kiedyś pomodlili się na miejscu, na którym Artur zamordował człowieka, pomodlili się i przynieśli sprawę tego mordercy. Zawołali wtedy do Boga, niech ten człowiek narodzi się na nowo. I po 12 latach kolejny człowiek, który pomnaża, rozradza i owocuje, przychodzi na ewangelizację do więzienia, głosi mu Ewangelię i on się rodzi na nowo. Jego z kolei owocowanie wpływa na nas wszystkich.
siła Boga została w nas uwolniona i każdy z nas może owocować, rozmnażać, pomnażać to, co Bóg w niego włożył. Uczymy się, napełniamy się po to, aby wydawać owoc, aby pomnażać to, co zostało w nas zdeponowane. I tak naprawdę wiecie, pielęgnowanie żywej relacji z Bogiem, to w ogóle jest dzisiaj coś, co jest w ogóle tematem takim wyświechtanym. Co to znaczy mieć tą żywą relację z Bogiem? Co to po prostu znaczy? To dzisiaj jest tak wyświechtane, tak słabe, tak po prostu albo przeduchowione i pokazane w ogóle w taki po prostu bajkowy sposób, że ja często jak słucham, to wie, ja tak trochę inaczej żyję w ogóle. Ja po prostu nie mam takiej bajki w życiu. Ja po prostu zupełnie to u mnie inaczej przebiega. Czy wierzysz w to, że masz relację z Bogiem? Wiecie, że wszyscy mamy relację z Bogiem? Nie ma takiej osoby tutaj pośród nas, która nie ma relacji z Bogiem. Ty po prostu możesz się do Niego nie odzywać. Wiesz, o co chodzi? Może rozmawiasz częściej, nie wiem, z pastorem, częściej rozmawiasz z kimś innym, a może się okazać, że w ogóle ty nie gadasz w ogóle z tym Bogiem. Ale masz z Nim relację. To tak jak nie można powiedzieć, nie ma dzisiaj pogody. Jest, każdego dnia jakaś jest pogoda. Tak samo nie można powiedzieć, że ktoś nie ma relacji z Bogiem. Ta relacja jakaś jest. Ona jest bardziej intensywna, mniej intensywna, miłosna, schematyczna, po prostu wiecie, ale jest ta relacja, ona po prostu jakaś jest. Chcę wam powiedzieć coś takiego. Wiem, że wielu z was podważyło swoją relację z Bogiem. Dlatego nie możecie owocować, dlatego nie możecie pomnażać, dlatego nie możecie rozradzać tego, co macie, bo podważyliście waszą relację z Bogiem. Zaczęliście zaglądać do relacji czyjejś z Bogiem. Wow, oni już tam o takich sprawach rozmawiają. Pit wypełnili. Idę i ja wypełnię pit. Ale to nie jest czas na wypełnienie żadnego pitu, bo ty nie masz żadnego materiału jeszcze dowodowego. Tutaj tu nie da rady w ogóle żadnego pitu wypełnić. Czy podważasz swoją relację z Bogiem? Czy porównujesz swoją relację z Bogiem? Wiecie, każdy z nas jest w jakimś miejscu. Wszyscy jesteśmy na różnego rodzaju etapach. Ale przeżywalność przez nas Boga jest subiektywna. Artur przeżywa Boga tak. Michał przeżywa Boga tak. Joanna przeżywa Boga tak. Sławek? Pięknie się wyglądasz. Uwielbiam mężczyzn eleganckich. Przeżywa Boga tak. Norbert przeżywa Boga tak. Ale w ogóle nie można tego ani porównać, ani podważyć. Bo to jest mocno indywidualne i intymne. Dlatego się mówi intymna relacja z Bogiem. Ważne, czy ty w ogóle rozmawiasz z Nim. Wiecie, że tu trzeba powrócić do coś takiego, bo w ogóle my w ogóle mówimy bardzo poważne rzeczy, a składamy świadectwa o takim dziecinnym w ogóle przeżywaniu. I to jest mega fajne, to jest mega dobre. Ta relacja, ona jest czymś normalnym. Podważacie swoją relację z Bogiem, czy nie? Czy oceniasz swoją relację z Bogiem na podstawie czyjejś relacji? Super. Super, bo to jest w ogóle dobre miejsce do takiego odskoczenia, żeby w ogóle załapać, że ja mam swoją sprawę z Bogiem. To, co mówimy, to, co trzepiemy tyle czasu, prawda? Jesteś bohaterem własnej historii. Taki, jak jesteś ty, nie ma drugiego takiego człowieka. W taki sposób, w jaki rozmawiasz z Bogiem ty, nikt tak z Nim nie rozmawia. Takich słów, jakich ty używasz podczas modlitwy, nikt takich nie używa. Tak jak ty podnosisz ręce, nikt nie podnosi. Takie gesty, jakie ty robisz wobec Boga, nikt takich nie robi. Tylko ty i Bóg macie swoją tajemnicę. Tam nie ma w ogóle drugiej osoby.
I nikt nie może w ogóle palca w to włożyć i powiedzieć, nie masz relacji z Bogiem. Relacji z Bogiem chyba nie ma ktoś, kto się nie narodził na nowo. Tak jak nie ma osoby, która... Ja jeszcze nie mogę powiedzieć świadectwa. Ja mówię, ale dlaczego? Świadectwo opowiada się spotkania z Jezusem, a nie o twoim uświęceniu. I tak samo jest z tą relacją z Bogiem. Należy ją tylko pielęgnować. A więc pielęgnowanie żywej relacji z Bogiem, niepodważanie tej relacji, poddanie się Bogu, bo bez tego nie można w ogóle w sposób prawidłowy wierzyć, spowoduje, że zakwitniesz, że będziesz wydawał owoc i pomnożysz to, co jest w tobie. I tutaj nie ma właśnie znaczenia, jaka jest twoja osobowość. Chodzi o to, że uwolnisz życie z ciebie, takim, jakim jesteś. Najgorsze karykatury to są, wiecie jakie, takie jak w ogóle ja bym teraz próbowała być taka jak Joanna. Nie dam rady. Lub gdybym się chciała wyprostować tak jak Tomek. W ogóle Tomek jest bardzo wyprostowany. Bardzo w ogóle ma tak wyprostowaną sylwetkę, że ja gdybym nawet tak chciała, to tak nie stanę, no. Rozumiecie? Bo nie mam tego. Ze mnie wyjdzie ja, z Joanny wyjdzie Joanna, z Ewy wyjdzie Ewa, z Krystiana wyjdzie Krystian. Ważne, że w Duchu Świętym. Bo to jest to. W ogóle to chrześcijaństwo jest takie dzisiaj i takie popierniczone, i słabe, i tak dalej, ponieważ dalej jest ten mental taki, że o, ten to taki tylko tutaj, on usługuje. To jest nieprawda w ogóle. To jest nieprawda. Każdy z nas ma Chrystusa w sobie. Każdy z nas może owocować, może pomnażać. Wiecie, że prawda jest w ogóle taka, że to jest w ogóle mocne to, co ja mówię o tym pomnożeniu, bo ja za każdym razem, kiedy praktykuję rzeczy, które na przykład się we mnie pojawiają, to natychmiast wydaję owoc. A propos ewangelizacji. Ewangelizuj. Uwalniaj słowa wiedzy, uwalniaj słowa mądrości, a to się będzie w tobie potęgowało. A do jakiego miejsca urośniesz, tylko Bóg to wie. Urodzimy owoc według swojego rodzaju. Ty i ja urodzisz owoc według swojego rodzaju. Musisz uwierzyć, że masz relację z Bogiem. Uwierzyć w to nowe życie, uwierzyć w ogóle w to, że Chrystus mieszka w tobie. Taki opowiem wam śmieszny przykład z mojego życia. W ostatnim czasie wracałam sobie z pieskiem do domu i u nas przed blokiem jest taka skrzyneczka zewnętrzna, w której panowie z energii przyjeżdżają i spisują tam sobie z licznika. I tak w ogóle wracam z tym psem, patrzę, jakiś taki małolat grzebie przy skrzynce i ja krzyknęłam do niego: ty, co tam grzebiesz? Podchodzę bliżej z psem, on się do mnie odwraca, on po prostu kuso wyglądał. Odwraca się do mnie, ma ten swój taki, wiecie, tutaj monitorek i mówi tak: przepraszam bardzo, jestem pracownikiem energii. Ja mówię, wow. Ale zobaczcie w ogóle, on się nie wystraszył, on się do mnie w ogóle odwrócił, on w ogóle był niższy ode mnie. Ale on jest w ogóle przekonany, że jest pracownikiem energii. Może za tobą ktoś kiedyś tak krzyknął, coś zrobiłeś, ktoś za tobą krzyknął, przestraszyłeś się i podważyłeś się. Podważyłeś się, przestałeś w siebie wierzyć. Przestałeś wierzyć w to, co Bóg w ciebie włożył. Ja to po prostu za kilka dni go w ogóle, słuchajcie, zobaczyłam, a on przychodzi obok mnie: hej, to ja. Ja mówię, mówię, śmiałam się, hej, to ja. I tak też nasze życie wygląda. Wiecie, my często próbujemy z tego naszego życia zrobić jakąś taką, nie wiem, duchową bajkę w ogóle, kurczę, opowiadając nie wiem co. Ale większość z nas prowadzi codziennie normalne życie. Pracujemy, zmywamy, załatwiamy się, w ogóle chodzimy na zakupy, mamy dzieci, pierzemy, wypełniamy dokumenty, robimy zakupy, w ogóle płacimy rachunki.
tu. Należy się odnaleźć. Uwierzyć, że mam relację z Bogiem. Nie tylko bliżej Boga jestem wtedy, kiedy przychodzę do kościoła, ale każdego dnia, w każdej sekundzie, w każdej chwili, w każdym miejscu, w którym jestem, mogę rozmawiać z Bogiem. Nie rób też z tej komory, wiecie, bo czasami jak się słucha, jadę tam, no nie wiem, jakieś takie, są specjalne jakieś takie czasy, jedziesz na jakiś taki czas odosobnienia, ale na co dzień normalnie się odzywaj do tego Boga. Po prostu gadaj z Nim. Drugi list Piotra 1:3. Boska Jego moc obdarowała was wszystkim, co jest wam potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A więc w Chrystusie masz wszystko do tego, abyś uwolnił z siebie owoc, pomnożył to, co jest w tobie, zdeponowane. Tylko pytanie, czy my to robimy? Czy my wiemy, co mamy? Czy rozmnażamy to, co mamy? Czy podważamy to, co mamy? Dlatego, że cały czas zaglądamy do czyjegoś życia. I w obliczu tego czyjegoś życia czujemy się gorzej. Wow, nie mam tego, ale nie szukaj tego, co ma on. Ponieważ nie masz jego osobowości, nie masz jego służby i nie masz jego namaszczenia. W ogóle po co ci jego namaszczenie, jak nie masz jego służby? Na co ci w ogóle to? Po co bierzesz namaszczenie do uzdrawiania, jak nie uzdrawiasz chorych? W jakim celu? Musisz wiedzieć, czego chcesz, musisz wiedzieć, co masz i to pomnożyć. Ostatnio Ninka właśnie powiedziała fajną rzecz, że kiedyś przyszła do mnie i chciała być bliżej Boga. A ja ją zapytałam, a co lubisz robić? Co lubisz robić? Książkę chcę napisać. Napisz książkę. Chcę popisać pieśni dla was do uwielbienia. Popisz. Uwolnij to, co jest w tobie. Nie szukaj tego, czego nie masz. Ale uwolnij to, co jest w tobie. To pomnóż. Tu się rozmnóż. W pierwszej kolejności życie Boże usługuje tobie, a potem to życie wylewa się na zewnątrz. A więc następstwem tego, że Chrystus usłużył tobie, jest wylanie tego na zewnątrz. Wiecie, często jest tak, że coś przeżywamy, mamy jakieś świadectwo, czegoś doświadczyliśmy i zachowujemy to dla siebie. Nie uwalniamy tego, nie opowiadamy o tym, nie mówimy tego. I to coś w nas umiera. I nawet potem nie doświadczamy pomnożenia, dlatego że nie robimy tej pierwszej rzeczy. Nie pomnażamy w ogóle tego, co dostaliśmy od Boga. Czemu? Bo to podważamy. Bo podważamy, bo mówimy, że to jest słabe. Następstwem tego, że Chrystus usłużył tobie, jest wylanie tego na zewnątrz. I to jest naprawdę coś bardzo naturalnego. Tutaj nie ma żadnej oprawy. To tak jak Klaudia próbowałaby teraz tutaj wychodzić i mówić do nas w jakimś poukładanym języku. Klaudia wychodzi, manifestuje siebie, wychodzi Chrystus z Klaudii, jaki prawdziwy, a nie karłowaty. I co się na skutek tego dzieje, że Klaudia mówi jako Klaudia? Dotyka nas Boży Duch, nasz duch się porusza, lecą nam łzy, bo to o to chodzi. Wiecie jak jest? Że jak coś karłowatego próbuje przez ciebie wyjść, to nie dość, że to męczy ciebie, to również męczy to tych, którzy słuchają. A żeby prawdziwie Chrystus mógł dotykać przez ciebie ludzi, to ty musisz być sobą. Już kiedyś chyba na Kasprzaka mówiliśmy to, że albo będziesz sobą, albo będziesz Batmanem. Nie chcę o nim rozmawiać. Popatrz. Jesteś chrześcijaninem na nowo narodzonym. Duch Święty w ogóle zamieszkał w tobie. Masz takie dary, takie w ogóle
talenty i nie potrzeba do tego nie wiadomo jakiej oprawy. To tak jak ja nie potrzebuję oprawy do tego, żeby być żoną i mówić, że jestem żoną. Nie potrzebuję nie wiadomo jakiej oprawy, aby mówić w ogóle, że jestem mamą. Ja nawet tego nie wykrzykuję. Jestem żoną! Hej! Halo! Inkasenta spotkałam. Halo! Żona! Żona z tej strony! Halo, mama! Bo tak często wygląda właśnie życie wierzących ludzi. Halo, jestem tu, zauważcie mnie, ewangelista. A jakoś nikogo to nie porusza. Jakoś nie ewangelizujesz, jakoś nie masz materiału w ogóle dowodowego. Coś, co jest w tobie, to jest bardzo naturalne. To jest coś, co jest w ciebie w ogóle wkomponowane. Coś, co jest w ogóle twoje. I to trzeba pomnażać. To trzeba pomnażać, bo wszystko inne jest karłowate. Męczy nas i męczy tych, którzy nas słuchają. To jest okropne. Na przykład się mówi, że ktoś tam założył firmę, jakiś biznesmen i tak dalej, w ogóle i on ją pielęgnuje, wydaje owoc, w ogóle ma tutaj kasę, udaje mu się i tak dalej. Czemu jemu się uda? Tak się mówi, o, to jest jego dziecko. Udaje mu się, bo to jest jego, on się skupił na tym, co jest jego. Wydał owoc w tym, co jest jego. Ja totalnie, słuchajcie, nieraz Iwonce przynoszę takie różne rzeczy do przeróbki. Ona tylko w to patrzy, pyk, 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 przerabia, a ja w ogóle, od kiedy mama umarła, to ja po prostu nic nie szyję w domu, bo ja tego nienawidzę i nie umiem. Tak to jeszcze mama w ogóle cerowała. Ja, żebym nie wiadomo co, to ja nie w ogóle nie wykrzeszę z siebie krawcowej. Zrodzisz to, co jest w twoim wnętrzu. To ci przyjdzie łatwo. To nie jest trudne. Coś, co jest w twoim wnętrzu, jest łatwe. To jest po prostu łatwe, to nie jest trudne. I jak to życie chrześcijańskie nasze nabierze takiego zupełnie innego kształtu, wiecie o co chodzi, to my nie będziemy się ekscytować takimi rzeczami, wiesz, usłyszałem słowo od Pana. Ja w ogóle cały czas słyszę słowo od Pana, bo mam z Panem relację. Ewangelizacja nie jest dla mnie nie wiadomo jakim duchowym w ogóle wydarzeniem, dlatego że ja od 20 lat jestem na ulicy. Rozumiecie? To musi być tak, jak urodziłeś się fizycznie, tak twoje nowe narodzenie i to, jaki ty po prostu jesteś, tak? To ma się stać czymś normalnym. Taką po prostu jestem chrześcijaninem. Jestem na nowo narodzonym człowiekiem w ogóle, z taką, a nie inną specjalizacją i to jest dla mnie naturalne. Dla mnie ulica na przykład jest też czymś takim naturalnym. Mnie nie krępują ludzie. Ja zakładam mikrofon i w zasadzie w ogóle cały czas w ogóle mogę mówić ciurkiem, bez przerwy. Dlaczego? Bo to jest moje życie. Bo ja tym żyję, bo ja się do tego nie zmuszam, bo to jest moje. I w czymś, co jest twoje, ty będziesz się w tym świetnie poruszał. Może książkę napiszesz, może pieśni będziesz pisał do uwielbienia, a może firmę założysz. Jak cię kręci biznes, to nie szukaj w ogóle nie wiadomo jakich rzeczy, tylko skup się na przykład na tych rzeczach. I co to jest ten owoc? Owoc to jest manifest tego, co jest w tobie. Jest to we mnie. I z każdego z nas coś wyszło, coś urodziliśmy. Zobacz, co urodziłeś. A może nic nie urodziłeś. A może jest w tobie owoc, tylko ty potrzebujesz siły, aby go wypchnąć. Potrzebujesz siły, aby go wypchnąć. Nawet w naturalnej sferze, jak się rodzi dziecko, potrzeba siły, żeby wypchnąć owoc, który jest. Potrzeba siły, aby urodzić. I może ty potrzebujesz też takiej siły i masz tą siłę. I masz tą siłę, bo Chrystus w tobie zamieszkał. Zostałeś obdarowany w ogóle wszelką mocą, która jest ci dana i potrzebna do tego, żebyś w ogóle mógł owocować.
Pozwól na to, aby Boże życie wylewało się z ciebie. Nie podważaj tego. Tak czuję, kochani, w sercu, że wielu z was zaczęliście się porównywać i podważyliście to, co zaczęło w was kiełkować, co zaczęło w was owocować. A prawda jest taka, że to właśnie to jest coś pięknego. To jest ten niekarłowaty Chrystus. To jest ten Chrystus, który wyjdzie z ciebie. Czemu się na przykład dobrze słucha Artura? Bo Artur pomnożył to, co dostał od Boga. Jak gdyby to jest namaszczony nauczyciel. Ale czy od razu tak mówił? Nie. Kiedy sobie kiedyś tam odsłuchiwał swoje pierwsze kazania, nie mówił w taki sposób. Mówił inaczej. Właśnie szukał jakiegoś tam religijnego języka. Ale kiedy pomnożył, tak, to zaczął owocować. I owoc jego, jak gdyby mowy, dotyka nas. Się mówi o namaszczony w ogóle nauczyciel. Tak, bo nie szuka czegoś, nie poszukał czegoś innego, tylko zaowocowało w nim to, co jak gdyby jest wkomponowane w niego. I tak naprawdę, jeśli pozwolisz, aby to, co jest w tobie, wylewało się na zewnątrz, to dopiero będziesz udrożnionym kanałem. Kanałem, przez który Bóg będzie mógł błogosławić innych ludzi. Często się mówi, Boże, niech on już zamilknie. Niech on nie mówi. Nie, no w ogóle, niech nie mówi. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ten człowiek powinien tej rzeczy nie robić. Powinien robić rzeczy na przykład inne. A to każdy z nas musi zajrzeć w ogóle do siebie i zobaczyć, co mam, co chcę, co jest moje. A więc wtedy, kiedy będziesz wyzwalał to, co jest w tobie, będziesz owocował, to dopiero będziesz tak zwanym udrożnionym kanałem, który stanie się błogosławieństwem dla innych ludzi. Pamiętam taką naszą kiedyś wizytę w takim kościele. To był bardzo malutki kościółek. Tam było chyba 6 osób, z tego 3 były w Radzie Starszych, czy w jakiejś Radzie Nadzorczej, już nawet nie wiem, jak to tam w ogóle wyglądało. I słuchajcie, pastor tego kościoła, ja uważam, że nie będę mówiła jego imienia i nazwiska, nie? Ja osobiście uważam, że to był taki w ogóle namaszczony ewangelista, w ogóle na ulicy, nie? No uparł się, że będzie kościół prowadził. Uparł się, że będzie w ogóle prowadził kościół. My tam jesteśmy. Przyjechaliśmy tam po to, żeby podjudzić w ogóle jego autorytet i tak dalej. Ja się tam wstydzę, bo ja się w ogóle, ja od razu się źle czuję. Ja nie wiem, czy wy tak macie, czy wstydziliście, na przykład ktoś wychodzi, coś mówi i czujesz takie, wstydzę się w ogóle. Nie dość, że nie chcę tu być, to jeszcze chcę, żeby on się zamknął. I ja tak się tam wtedy poczułam. Zaczął ten pastor strasznie agresywnie grać na gitarze. W ogóle struny mu w ogóle pękły. Ktoś w ogóle wychodzi na zewnątrz. Z kościoła innego w ogóle przyszli ludzie, żeby w ogóle pobyć, dotknąć w ogóle namaszczenia. A on do nich mówi, nie myślcie, że tak będzie łatwo. Pierwszy raz przyszliście na spotkanie. Nie wzięliście autorytetu nad swoim pęcherzem. A ja w ogóle mówię, o Boże... Od razu współczułam Arturowi, mówię, ciekawa byłam, co Artur w ogóle powie, ale słuchajcie, to jest właśnie o, ktoś nie w swoich butach, ktoś, kto, z kogo wyszedł karłowaty Chrystus. Karłowaty to jest w ogóle żenujące w ogóle i zawstydzające. A więc nie udrożnił się jako kanał. Jak zobaczysz, w czym możesz w ogóle owocować, to zobaczysz, jakie to jest w ogóle proste. Zobaczysz, ile zmagania odejdzie. Ile zastanawiania, ile w ogóle, ile, nie wiem, właśnie zastanawiania się i tych pytań. Bo te pytania są w tobie, to są w ogóle bardzo proste rzeczy. Tak naprawdę po to się gruntujemy w prawdach Bożych, abyśmy rozumieli, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. I to, co powiedziałam na samym początku, że kiedy na co dzień zarządzamy dobrze duchowym pokarmem, gruntujemy swoje życie, umacniamy się w prawdach Bożych, zakorzeniamy się, poznajemy to, kim jesteśmy, to
to właśnie raz na jakiś czas, kiedy dotykamy jakiejś służby, to ta służba jest w stanie nas pobłogosławić. I to jest taki, wiecie, i to jest taki rozwój. Czemu tak bardzo dużo jest w ogóle w szeroko pojętym kościele rozsypanych ludzi, utalentowanych, obdarowanych, tych, którzy mogliby owocować, tych, którzy mogliby naprawdę w potężny sposób usługiwać, pokazywać tego Chrystusa. Dlatego, że ludzie podważyli swoją relację z Bogiem, nigdy się nie rozpoznali, nigdy nie zaczęli owocować wedle swojego rodzaju, bo się podważyli, bo cały czas zgapiali na kogoś. A ten ma taką służbę, a ten mówi tak, a ty tak nigdy nie będziesz mówił, człowieku. Ty jesteś w ogóle do innych rzeczy, czego szukasz? Czegoś, co nie jest twoje. Idź, uwolnij się jako kanał Boży zgodnie z twoim przeznaczeniem. To jest bycie błogosławieństwem dla Kościoła. Bóg stwarza człowieka i od razu nadaje jemu kierunek i kształt, czyli mówi: błogosławię ci, idź, rozmnażaj się, rozradzaj, pomnażaj, owocuj, napełniaj ziemię sobą. Tylko tu się podważyć nie można, kochani. W ogóle się nie wolno podważyć. A często właśnie gęsto w rozmowach: a jak myślisz? Dobrze to powiedziałem? Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ja w ogóle nie latam do Michała i nie pytam: Michał, jak tam zagadać do Artura? Bo ja wiem, jak zagadać do Artura. I często my z tej relacji z Bogiem robimy coś takiego właśnie głupiego. Przychodzi człowiek do człowieka: jak ja mam do niego powiedzieć? Ja mówię: nie wiem, na dzień dobry może powiedz mu: dzień dobry, Duchu Święty. Może na dzień dobry właśnie powiedz: dzień dobry, Duchu Święty. Kiedy obserwuję Mateusza: Mateusz, przywołuję cię do porządku, nie zasypiaj. Kiedy obserwuję Mateusza Warchoła na ewangelizacji, ja bym tak w życiu nie zaczepiła ludzi. Ja w ogóle nie umiem zaczepiać ludzi. Ja umiem zrobić na ulicy jakiś teatr i wiecie, i z mikrofonem coś tam do tych ludzi w ogóle powiedzieć, ale Mateusz jest normalnie jak Jehowy do kwadratu. Człowieku, do każdego w ogóle podchodzi, gada, piątka, w ogóle dziewiątka. Wczoraj wracamy z Włocławka, ja już mam 3 telefony. W podzięce właśnie za rozmowę, bo Tomek i Mateusz właśnie biegali po ludziach, którzy stali i słuchali. On nie próbuje tam być nie wiadomo kim. Robi to, co jest jego. Owocuje, pomnaża, rozradza to, co jest jego. Po prostu. I wiecie, zazwyczaj to, co jest proste, to najbardziej jest zaciemnione przez diabła. To, co jest proste, to będzie tak wykręcone, będzie tak sprzedane nie wiadomo w ogóle jak. Ja w ogóle już jakiś czas z Bogiem chodzę i naprawdę słuchałam różnych usługujących i ich opowieści na temat ich relacji w ogóle z Bogiem. Ja mówię: Jezu, no ja się w tym zagromnie obejrzę. No oni opowiadają tak, jakby im codziennie wyrastały skrzydła. Po prostu lodówkę otwierasz, zakupy zrobione. Pieniądze same w ogóle się pomnożyły. Wiesz, o co chodzi? Dziecko w ogóle samo się wszystkiego w ogóle nauczyło i tak dalej. A człowiek potem dotyka prozy życia. I to życie zupełnie inaczej wygląda. I to w tym codziennym życiu ty masz mieć tą relację z Bogiem. I każdy z nas może owocować. I wielu z was ma w sobie już ten potężny owoc. Tylko potrzebujecie siły, żeby ten owoc z siebie wypchnąć. Bo macie ten owoc. Tylko on jest na razie ukiszony. Jak ogór. A to nie o to chodzi, żeby przyjmować od Boga, wekować, tak? Raz na jakiś czas, tak jak w święta, wyciągnę korniszony. Nie. Od święta, święta wielkanocne, polecę na ewangelizację. To
jest w ogóle, czym to się w ogóle różni od... No właśnie, to jest religia. A ten Chrystus ma być taki codzienny dla nas, zjadalny, normalny. Nikt inny z ciebie nie wyjdzie, tylko ty z siebie wyjdziesz, po prostu. Ja to też kiedyś usłyszałam od jakiegoś człowieka. Z ciebie wyjdziesz ty. Ty wyjdziesz. To ktoś inny z ciebie nie wyjdzie. I tak naprawdę, wiecie, zanim zaczniemy robić rzeczy jakieś takie w siódmej kolejności odśnieżania, to zobacz, czy realizujesz tą pierwszą rzecz. Czy pomnażasz, czy rozradzasz, czy owocujesz w tym, co masz. Bo może wziąłeś się hen za nie wiadomo co, a zaniedbałeś siebie. A nie owocujesz, nie pomnażasz i nie rozradzasz tego, co jest twoje. Trzy takie przeciwności, tak to powiem, w owocowaniu. Kiedy już człowiek się narodzi na nowo, diabeł będzie chciał go utrzymywać w miejscu zatkania, aby tylko nic, co może mieć wpływ na drugiego człowieka i na zmianę rzeczywistości, wyszło z tego człowieka. Wiecie, że tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas jest odrębną jednostką bojową. Każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania. Każdy z nas ma swoje miejsce w Królestwie Bożym. Po prostu. I narodziłeś się już na nowo. Już diabeł tego tematu nie dotyka. Ale teraz zrobi wszystko, żebyś był zatkany. Zrobi teraz wszystko, żeby tylko to z ciebie nie wyszło. Będzie tutaj dotykał różnego rodzaju elementów. Poniżenia, podważenia, twojego oglądania się w innym człowieku, twojego oglądania się w służbie czyjejś. Tam zawsze słabo wypadniemy. A więc diabeł zatrzyma pomnożenie takiego człowieka i rozradzanie, podważając jego relacje z Bogiem, kierując jego oczy na ludzi, którzy mają już jakiś owoc i tym samym spycha ciebie z drogi życia. I może być tak, że ty ciągle gdzieś właśnie stoisz na jakiejś bocznicy, bo się podważyłeś. Pierwsze podważyłeś swoją relację z Bogiem. Ktoś właśnie krzyknął do ciebie: hej ty, jak ja na tego inkasenta. Na szczęście on się odwrócił. Zjednoczony w ogóle z firmą. I pokazał mi, kim on w ogóle jest. I tak ty się odwracaj. Kiedy bądź pewien tego, co masz. Macie potężne rzeczy od Boga. Jesteście potężnie obdarowani. Możecie to pomnażać. Wiecie, wiecie, dlaczego czasami jest tak, że człowiek właśnie upada, idzie w jakimś tam dziwnym w ogóle kierunku? Bo nie żyje tym, co jest w nim. Bo nie żyje. A prawda jest w ogóle taka, że Chrystus, który jest w tobie, chce tobie usługiwać. Poprzez to, że ty się rozpoznasz. Poprzez to, że w ogóle on się... Ja pamiętam, jak ja się nawróciłam. Takie proste pytania Bogu zadawałam. Mówię, to jak teraz chcesz się tam przejawiać przeze mnie? I taką dostałam informację, że nawet przez twój malutki paluszek. Czyli w ogóle daj się temu Chrystusowi w ogóle w końcu... przeciągnąć w tobie. Bo może on tam siedzi, chce już się przeciągnąć, a ty się podważasz. O, taki jestem jakiś nieboży. Boży jesteś. Czyli pierwsze to jest to, że kiedy już jesteś na nowo narodzony i tak dalej, to będzie chciał cię diabeł zatkać, a poprzez to będzie chciał zrzucić ciebie tak naprawdę z drogi życia i żebyś nie był błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dwa. Strategia zaduszenia, wyizolowania i paraliżu. Może wielokrotnie doświadczałeś czegoś takiego. Chcę coś powiedzieć. Ale poddałeś się pewnemu paraliżowi. No nie wyjdę i nie powiem, bo moja mowa taka słaba, bo oni tu lepiej mówią, bo on by to zrobił lepiej. Ale to nie jemu Bóg to powiedział. To tobie Bóg to powiedział i do ciebie to należy, żebyś to zrobił.
Nikt inny tego nie powie. Uwierz w to, że jak ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. To jest dobry sposób myślenia. W taki sposób, żeby uwierzyć w ogóle, że się jest jedyną osobą odpowiednią do wykonania tego zadania. Wiecie, że jest coś takiego w ogóle w Królestwie Bożym, że wtedy, kiedy my nie zajmujemy w ogóle swojej pozycji, diabeł wyśle swojego delegata. Ja pamiętam, jak pozwoliłam sobie kiedyś na taki epizod, żeby nie pojechać z Arturem do telewizji. Jakoś tak udało się diabłu wmontować mi w głowę taką myśl, że chyba troszkę przesadzamy w tym temacie z tą telewizją. Mówię, dobra, nie jadę. I siedziałam i oglądałam Artura w domu. A po jego występie wystąpiła tak zwana pastorałka. A ja siedziałam, oglądałam to, spłakałam się, bo Bóg do mnie mówi, wiesz, dlaczego tak się wydarzyło? Ja mówię, nie wiem. Bo nie pojechałaś. Bo nie pojechałaś. Bo nie pojechałaś, bo podważyłaś. I wystąpiła pastorałka. Głupot nagadała takich, co nie miara. Właśnie tak to wygląda. Kolejną przeszkodą to jest przeszkoda, abyś nie miał odwagi wyrazić siebie. Nie miał odwagi naznaczyć kursu swojego życia i żebyś był biernym obserwatorem. Zobacz w ogóle, kim tak naprawdę, jakbyś dzisiaj ocenił siebie. Czy owocujesz, czy rozradzasz, rozmnażasz, powielasz, panujesz, wypełniasz sobą rzeczywistość, czy bardziej jesteś obserwatorem? Bo właśnie te rzeczy, o których powiedziałam, one się realizują w twoim życiu. Bo się podważyłem, bo boję się uwolnić tego, co jest we mnie. Bo małpuję, bo w ogóle naśladuję cieleśnie, boję się uwolnić tego, co jest we mnie. Tak? I tak naprawdę nie cieszę się w ogóle moim życiem z Bogiem. Zostałem zrzucony w ogóle z drogi życia i nie jestem błogosławieństwem w ogóle dla innych ludzi. I tak naprawdę wiecie, w Królestwie Bożym najwięcej jest obserwatorów. Najwięcej jest obserwatorów i najwięcej jest oglądaczy. Tych, którzy obserwują i gdyby dają jakąś tam opinię. Właśnie to, co powiedział Adam, tak? Ktoś upiecze jakieś tam ciasto i tak dalej, ktoś coś zrobi, a ktoś powie, ja bym to zrobił lepiej. To idź i to zrób. Tylko najpierw zacznij to robić. Izajasz 43:20 mówi, że wytrysną rzeki na pustyni. Może wyschłeś jak wiór na pustyni, koncentrując się na biernym obserwowaniu królestwa. Ale to nie jest problem. Nawet jeśli tak masz. Może skupiłeś się na obserwowaniu czyjejś relacji z Bogiem i tak naprawdę totalnie zapomniałeś w ogóle o tym, że to z ciebie mają popłynąć wody rzeki żywej. To z ciebie mają popłynąć wody rzeki żywej. Weź to słowo, że nawet jeśli jesteś na pustyni, to może popłynąć z ciebie rzeka, a wskutek tego utworzy się oaza, a tam, gdzie się tworzy oaza, pojawiają się ludzie. Wiecie, już prościej chyba, chciałam to bardzo prosto w ogóle przekazać, bardzo prosto powiedzieć i prościej już chyba nie można. Już jesteśmy na takim etapie i w takim miejscu, że wiesz, że albo zaczniesz owocować, pomnażać, rozradzać to, co w ogóle dostałeś od Boga, albo zatkasz się na wieki. Będziesz po prostu zatkanym kanałem. I prawda jest też w ogóle taka, że możesz spotykać na swojej drodze urzędników w ogóle bożych. I ja ci to gwarantuję. Ta usługa nic ci nie da. Ona ci nic nie da. Ja na swojej drodze skorzystałam z trzech urzędników. I oni pobłogosławili moje życie. Każdy z nich przeniósł mnie level wyżej. Wzrastałam sobie w tym codziennym takim życiu z Bogiem i po jakimś czasie mieliśmy kontakt z apostołem. Kończyłam u niego szkołę liderów i pastorów. Coś złożył w moim życiu. Potem, kiedy zaczęliśmy prowadzić pierwszy kościół, chciałam śpiewać.
Zaczęłam prowadzić uwielbienie, ale czułam, że robię to tak jakby bez mocy. Po prostu śpiewam piosenki. Coś nawet we mnie było, ale ja nie umiałam tego uwolnić. Nie umiałam uwolnić tego, co było we mnie. Na tamten czas bardzo mi imponowało takie uwielbienie z kościoła Guillermo Maldonado. Tym się inspirowałam. Inspirowałam się tą liderką, która się, jak się modliła, to ja zawsze byłam zlana łzami. Kiedy jej nie było i jakaś na scenę była wystawiana inna, ja mówię, to nie to. To nie to, ona tego nie ma, ona tego nie ma. Mówię, ja szukałam tylko jej. Nieraz w ogóle słuchałam jej i ja w ogóle przez ten ekran coś tam w ogóle chciałam wziąć. Ale pomodliłam też się o to. I pojechaliśmy i Guillermo Maldonado położył na mnie ręce i od tamtej pory ja zaczęłam prowadzić inne uwielbienie. Potem kolejny Boży urzędnik uwolnił jeszcze inne we mnie namaszczenie. Ale bez tych takich podstawowych rzeczy, kiedy będziesz podważał swoją relację z Bogiem, kiedy będziesz podważał to, co w tobie jest, to, co Bóg w ciebie włożył, to tak naprawdę te cudowne takie spotkania z urzędnikami bożymi, one po prostu nic nie wnoszą. Nic nie wnoszą, ponieważ to życie na co dzień, ono po prostu jest gdzieś zaniedbane. Także życzę wam owocowania, pomnażania, rozradzania się. Rozradzajcie się, rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Amen. Amen.